poprzednim odcinku. Myślę, że to, co dolega pańskiej córce, to nie choroba. Mamy tu do czynienia z otruciem. Jak możesz sądzić, że jestem tak okrutna? Nigdy nie zrobiłam ci nic złego, nikomu nie wyrządziłabym krzywdy. Proszę, uwierz mi. Przykro mi, nie mogę ci zaufać. Już się polepszyło. Naprawdę? Zaczyna reagować. W pewnych chwilach widać wyraźną poprawę. Powiedziałaś panu, że odchodzisz? To nie on mnie zatrudnił i nie muszę go prosić, żeby mi pozwolił odejść. Mylisz się. Nie wyjdziesz stąd, dopóki pan Gustavo nie wyda na to zgody. Pan nie jest lekarzem. Pan jest oszustem. Luz Maria, odcinek 173. W rolach głównych Eduardo Macias. To prawda? To kłamstwo. Nie może pan tak mówić. To zniewaga mojej godności zawodowej. To pan obraża godność zawodową. Tę samą, którą ja zawsze szanowałem. Zawsze. Nie pozwalam. Nie pozwolę, żeby... Nie ma pan usprawiedliwienia, by się bronić. Pan praktykuje nielegalnie. To oszczerstwo, to pańskie wymysły. Nie może pan tego udowodnić. Myli się pan. Mam wszystkie potrzebne dowody. Rozmawiałem w szkole medycznej i poprosiłem o zrobienie odpowiedniego dochodzenia. Skończmy z tą farsą, panie Quiroga. Utrzymywanie tego kłamstwa jest bezcelowe. Został pan zdemaskowany. Spokojnie. Proszę go zostawić. Nie warto wymierzać sprawiedliwości własnymi rękami. Prawo ukaże go tak, jak sobie zasłużył. Pańska nieodpowiedzialność jest karygodna. Indywidua takie jak pan i grające zdrowiem innych nie mają wybaczenia u Boga. Zostanie pan oskarżony. Wie pan, co go czeka. Wiele lat więzienia. Zawód lekarza to jak kapłaństwo. Niech pan wie, że panem pogardzam. I to głęboko. Zajechał po wóz Julia. Na pewno Gustavo go pyta, dlaczego nie został, kiedy ta smarkula się źle poczuła. Nie, nie będzie miał problemów. Usprawiedliwi się, że musiał się zająć ciężkim przypadkiem. Mam nadzieję, że się nie zdenerwuje i nie powie czegoś, co może mnie bardziej pogrążyć. Chyba nie ma problemu. Musi powiedzieć, że nic nie wie. Nie powinnam się niepokoić. Nie mogę się denerwować.
Nikt mi nic nie udowodni, więc cokolwiek by się stało, nie uznają mnie za winną. Nigdy. Modesta ci to przysyła, wypij. Co z nią? Doktor mówi, że lepiej, ale nie chce jeszcze o niczym zapewniać. Zobaczysz, szybko się lepiej poczuje. Może chwilę odpoczniesz? Spróbuj. Ja jej popilnuję. Potem. Kiedy Marita wyzdrowieje, będę mogła odpoczywać. Teraz nie mogę. Biedna. Jak mogło się coś takiego przytrafić takiej niewinnej istotce? Jeszcze nie wiesz o Ofelii. Co się stało? Chciała uciec. Spakowała walizki. Ale ja, Modesta i Karuka zatrzymałyśmy ją i nie pozwoliłyśmy odejść, dopóki pan Gustavo nie wyrazi zgody. Ona i ta pielęgniarka się pokłóciły. I co ty na to? Teraz te dwie wiedźmy są wrogami. Jeszcze jedno. Przez to, że siedzisz przy córeczce, niczego nie wiesz. Doktor Gutierrez i pan Gustavo rozmawiają z tym lekarzem. Quiroga przyszedł przed chwilą. Chyba wyjaśni się wiele spraw. Tak naprawdę to teraz zależy mi tylko na tym, żeby Marita wyzdrowiała i żeby doktor Gutierrez powiedział, że wszystko będzie dobrze. Proszę usiąść, to dłużej potrwa. Nie rozumiem, czego jeszcze chcecie ode mnie? O co wam chodzi? Proszę siadać, panie Quiroga. Musimy wyjaśnić sprawę dziewczynki. Powtarzam, nie wiem, co jej jest, nie badałem jej. Skoro pan nie wie, powiem panu. Mała nie jest chora. Doszło do zatrucia toksyczną substancją, której spożycie prawie zawsze kończy się śmiercią. Pomimo moich wysiłków, jej życiu nadal grozi niebezpieczeństwo. Ja nie wiem, nie rozumiem. Tutaj mam analizę z laboratorium. Myślę, że pan doskonale wie, o co chodzi. Tego nie sprzedaje się w aptekach. Można to kupić tylko na podstawie recepty. To był pan czy Mirta? Czy to pan zdobył składniki trucizny? Nie rozumiem, że chodzi tu o próbę morderstwa. Kto kupił truciznę? Ja nic nie wiem. Nie ja. Nie mam z tym nic wspólnego. Musisz być powiązany z tą sprawą. Jesteś wspólnikiem Mirty i jej pomagasz. W tym nie. Zapewniam cię, że nie. Niczego jej nie dałem. Jeśli się nie przyznasz, oskarżę cię i poślę do więzienia. Fefa, mów co z Maritą? Dimmi come sta Marita. Trzeba nadal czekać. Ale według mnie wygląda lepiej. Pan Bóg stoi po stronie Lucesity i wiem, że jej nie zawiedzie. To dobrze. Teraz trzeba załatwić kolejną sprawę. Jaką? Pan Gustavo jest w gabinecie i rozmawia z doktorem Gutierrezem i tym Quirogą. Wiem, że ten człowiek się zjawił. Modesta mi powiedziała. Może przyłożymy ucho do drzwi i posłuchamy, o czym dyskutują? A co ty tu robisz? Nie masz niczego do roboty? Idź do swoich zajęć. Idę, bo ja tak chcę. Ale wcześniej powiem pani coś. Pani już od pewnego czasu przestała rządzić w tym domu. I to odkąd Lucesita zjawiła się tutaj.
Bo to pani ukradła jej miejsce. Liczę godziny od chwili, kiedy zamieszka pani pod mostem, skąd nigdy nie powinna była pani wyjść. Przepraszam, pani Enrique, będę z Modestą w kuchni, gdyby pani Lucecita czegoś ode mnie potrzebowała. Idź już, Fefo. Powiedz, co się tutaj dzieje? Już się przekonaliście, że nie ponoszę winy za to, co się przydarzyło dziewczynce? Mam nadzieję, że Julio wyjaśnił już tę podłość. Jestem niewinna i nikt mnie o nic nie oskarży. To ohydne oszczerstwo, które na pewno wymyśliły te służące. Oczywiste, skoro mają takie przywileje w tym domu. Nie pozwolę, żeby patrzono na mnie jak na winną tego, co się stało. Ustawa mnie uwolni od tej odpowiedzialności. Będzie się musiał przekonać, że nie chciałam nic złego. To wszystko wymysły. Mam czyste sumienie. Skoro jest pani pewna swego, dlaczego się pani tak denerwuje? Jeśli się nie mylę, bo pan Gustavo kazał pani zostać w swoim pokoju. I niech pani tam siedzi, dopóki nie zadecyduje, co z panią zrobić. Lecie. Proszę go zawołać, muszę z nim porozmawiać. To niemożliwe. Nie mogę czekać. Skąd ten pośpiech? Chcę odejść z tego domu, a one mi nie pozwalają. Fefa, Modesta, ich przyjaciółka nie chcą mnie puścić bez zgody pana Gustava. Proszę go poprosić. To tylko minuta. Muszę odejść z tego domu już teraz. Nie zostanę tu ani chwili dłużej. Ma pan duże kłopoty. To prawdziwa afera. Nie lepiej będzie, jeśli wyznasz całą prawdę. Chcę, żebym powiedział coś, o czym nic nie wiem. Zapewniam cię, że jeśli Mirta coś zrobiła, to tylko na własną rękę. Bardzo mnie to dziwi, panie Quiroga. Nie każdy może zdobyć tę truciznę i pan o tym wie. Może miała ją Mirta nawet od dawna. To, co twierdzisz, to niedorzeczność. Radzę ci mówić, bo inaczej okaże się wspólnikiem Mirty. Nie możecie tego sprawdzić. Pan już jest zamieszany w tę sprawę. I nawet wszyscy święci panu nie pomogą. Moja cierpliwość się wyczerpała. Mów, albo zaraz cię oddam w ręce sprawiedliwości. Nic nie wiem. Nie mam nic do powiedzenia. Wspaniale. Sam się o to prosiłeś. Nie, poczekaj. Nie dzwoń. Tak. Dałem tę truciznę Mircie. Do czego jej była potrzebna? Powiedziała, że musi przygotować płyn na robaki. Tak mi powiedziała. Ja tylko powtarzam. Nie wierzę w ani jedno słowo. Przewidzieliście, że coś się wydarzy i wymyśliliście to alibi. Myśl, co chcesz. Jakie masz dowody? Mirta potrzebowała trucizny na robaki. Poza tym podobno znalazłem w ogrodzie jakieś szczury, a to, co się stało dziewczynce, to po prostu przypadek. Nie chciałeś się zająć moją córką, bo wiedziałeś, co jej jest. Nie, zapewniam cię, że nie. Wiedziałeś, co Mirta zrobi Maricie? Powtarzam ci, że nie, mylisz się. Na Boga, proszę się w końcu przyznać. Ogromnie się mylicie. Nie ma innego wytłumaczenia. Wszystko to fatalny zbieg okoliczności. Nie ma niczyjej winy, żadnego dowodu. Nikogo nie oskarżycie. Panowie, chyba wystarczająco zostało to wyjaśnione. Jeśli nie mamy więcej o czym rozmawiać, oddalę się. Ależ mamy, panie Quiroga. Przepraszam, nie chciałem przeszkadzać, ale powinien pan pójść do salonu. Coś z moją córką? Nie, to Ofelia histeryzuje. Chcę odejść, a Modesta jej na to nie pozwala bez pańskiej zgody. Odejść? Nie. Siadaj i nie ruszaj się do mojego powrotu. Nie możecie mnie przetrzymywać. Proszę usiąść. Pan nie ma prawa mówić, co jest dobre, a co złe.
Ofelio, o co chodzi? Potrzebuję pańskiej zgody na opuszczenie tego domu. Dlaczego? Nie chcę tu dłużej pracować. Bo? Pani Mirta mnie zwolniła. Czemu? Pokłóciłyśmy się. To dziwne, Ofelio. Zawsze byłaś jej powiernicą. Tak, ale wszystko się zmieniło. Co takiego? Lepiej, żeby poznał pan prawdę. Pani Mirta to symulantka, bezwstydnica i zdolna do wszystkiego, żeby osiągnąć swoje cele. Jeśli pozwoli mi pan odejść w spokoju, mogę opowiedzieć wiele rzeczy. Tak? Jakich? Pamięta pan, jak Maria Rosa skaleczyła się w rękę? To pani Mirta położyła blisko niej nożyczki. A pamięta pan, kiedy Marita dostała wysypki? Pani Mirta nie ostrzegła Lucesity, że mała jest na diecie. Pozwoliła, żeby dały jej to wszystko do jedzenia. Co jeszcze? A sukienka? Pamięta pan sukienkę, którą uszyła Lucesita, którą Modesta wyrzuciła do śmieci? Pani Mirta zamieniła pudełka i dała to z sukienką do rzeczy, które Modesta miała wyrzucić. Pani Mirta to żmija. Byłam przerażona tym, co robiła. Ale nie otworzyłaś ust, żeby temu zapobiec. Też jesteś winna. Jak mogłam to zrobić, skoro to ona tu rządzi? Proszę, chcę odejść z tego domu. Zostaniesz tutaj, dopóki wszystko się nie wyjaśni. Chcę, żebyś powtórzyła to, co powiedziałaś przed chwilą przy Mircie. Julio za długo tam siedzi. Za długo jak na poddanie byle jakiej wymówki i wyjście. Co się tam dzieje? Popełnił błąd? Nie. Wie, co ma mówić. Dobrze mu wyjaśniłam. Julio jest inteligentny. Nie zawiedzie. Nie ma dowodów. Wszystko dobrze pójdzie. To pomyłka. Ile razy będę powtarzać? Zaraz wyjaśnimy tę sprawę. Odpowiesz na kilka pytań, Ofelio. Nie chcę się wplątać w kolejną aferę. Już się w nią wplątałaś. Jeśli chcesz wyjść z tego cało, powiedz prawdę. Wyznałam już wszystko, co wiem. Musisz wyjaśnić jeszcze ostatnie. Czy wiedziałaś, że Mirta kupiła truciznę i wlała ją do butelki, która stała na półce w kuchni? Tak. Ale ja nic nie zrobiłam, to ona. Czemu tak postąpiła? Po co? Żeby otrucił Cecitę. Nie powiedziałam w złej wierze, pani Mircie, że Lucesita zażywa lekarstwo przygotowane przez Modestę. Prosiła mnie, żebym zobaczyła, gdzie odstawiają butelkę. Kilka dni temu kazała mi pójść do doktora Quirogi, żeby odebrać flakonik z trucizną. Powiedziała, żebym wyszła z domu, poszła się przejść, że nie powinno mnie tutaj być. Potem zobaczyłam, że Marita źle się czuje i natychmiast zrozumiałam. Spytałam o to panią Mirtę, ale ona zaprzeczyła. Trucizna miała być dla Lucesity, chciała ją zabić. Boże, nie mogę w to uwierzyć. Nie zwracaj uwagi na to, co ona mówi. Ofelia oszalała. Chyba nie uwierzycie zwykłej służącej. Poszłam do pana domu, odebrałam od pana truciznę. To o niczym nie świadczy. To była trutka na szczury dla Mirty. Nikt nie zleca aptekarzowi przygotowanie trutki na szczury. Łatwo można się dowiedzieć, kto sprzedał związki chemiczne i oczywiście będzie recepta podpisana przez pana.
Poza tym znajdą się pacjenci, którzy potwierdzą, że zostali oszukani przez fałszywego lekarza. Wystarczy jedno doniesienie, żeby posłać cię za kratki. Sam mogę poświadczyć, że się mną zajmowałeś i leczyłeś, ale za próbę morderstwa spędzisz w więzieniu wiele lat. Proszę, Gustavo, nie rób mi tego. Nie chcę iść do więzienia. To Mirta mi kazała. Zmusiła do przygotowania trucizny. Mówiłem, że nie, ale ona... Uwierz mi. Okaż trochę litości. Moja córka jest na krawędzi śmierci, a ty mnie prosisz o litość? Oboje zachowaliście się jak sępy, zdolni do wszystkiego, nawet pomocy Mircie. Tylko ludzie bez duszy mogli zaplanować coś tak strasznego. Nie mam dla was współczucia. Ale ja pomogłam w zamaskowaniu pani Mirty. Nie zasługuję, by tak skończyć. Dosyć. Cieszcie się, że nie wymierzam sprawiedliwości swoimi rękami za to, że prawie uśmierciliście mi córkę. Enrique, dzwoń po żandarmerię. Mają przyjechać i ich zabrać. Brzydzę się ich widokiem. Dobrze się pan czuje? Tak. Boże, jak oni mogli? Proszę mi wierzyć, że to rozumiem. Teraz lepiej pojmuję swoje uczucia w stosunku do Mirty. Serce się nie myli. To dlatego nigdy jej nie kochałem. Pomyśleć, że spiskowała z tym nieszczęsnym lekarzem i Ofelią. Chcieli zabić Lucesitę, a teraz moja córka walczy, by przeżyć. Oby Bóg nie odebrał mi tego maleństwa i pozwolił być szczęśliwy z nią i Lucesitą. Bóg o panu nie zapomni. Pańskie serce się nie pomyliło, wybierając Lucesitę. A teraz proszę wybaczyć. Zobaczę, co z dzieckiem. Dzwoniłem po żandarmerię. Zaraz po nich przyjdą. Mam nadzieję, że Marita się uratuje. Potem ich oskarżę i nie spocznę, dopóki nie zapłacą za to, co zrobili. Niech gniją w więzieniu za próbę morderstwa. Nawet Mirta. Jej jeszcze nie oddam. Najpierw będzie się musiała spotkać ze mną. Powinien pan o czymś wiedzieć i lepiej, żeby był pan na to przygotowany. Kochanie. Marita. Doktorze, właśnie miałam pana szukać. Co się dzieje? Niech pan spojrzy, jak się czuję. Podaj mi torbę. Bądź spokojna. Ma stabilny puls i organizm zaczyna reagować. Ale czy wyzdrowieje? Słyszy pan, doktor, jak jęczy? Powinna się cieszyć. W tym wypadku groźniejszy jest spokój. Niedługo minie kryzys. To kwestia kilku godzin. Wtedy będziemy wiedzieli, czego się trzymać. Uwierz, Lucesito. Trzeba ją dobrze okryć. Będzie się wiercić, ale nie martw się, to normalne.
No mów, ledwo powstrzymuję ciekawość. Kiedy zadzwoniłem, powiadomili mnie, że Ofelia ma powiązania z jakimś Carlosem, płatnym mordercą. Został ujęty przez Gwardię Narodową i wydał Ofelię. Jaki to ma związek ze mną, z tym, co się dzieje? Powiedziano mi, że Ofelia zapłaciła mu pokaźną sumkę za zamordowanie kogoś, kto podobno pana znał. Geologa. Charlesa O'Briana. O'Brien? Oczywiście, że go pamiętam. Był na Hacyndzie, ale to już sporo lat. Chciał ze mną rozmawiać, nocował u nas, a następnego dnia... Zawsze się zastanawiałem, dlaczego odszedł tak szybko. Biedny człowiek. Dlaczego Ofelii zależało na jego śmierci? Nie rozumiem. To nie Ofelii na tym zależało. To pani Mirta kazała zabić tego Anglika. Mirta? Ale czemu chciała go zabić? Z jakiego powodu? Nie pojmuję. Ja też nie. Mówię tylko to, co mi przekazała żandarmeria. To straszne. Jak to możliwe, że tyle czasu byłem okłamywany i nie zorientowałem się, kim naprawdę była Mirta? Te wszystkie oskarżenia w stosunku do Lucy City nawet doprowadziły do tego, że ją zwolniłem. Ależ byłem niesprawiedliwy i głupi. Wiele razy próbowałem otworzyć panu oczy, ale ona zbyt pana zaślepiła. Nigdy bym jej nie podejrzewał o tyle podłości. A ile z nich zostało jeszcze do wykrycia? Tak, kto wie, jak dużo ich wyrządziła. Teraz sądzę, że jest zdolna do wszystkiego. Nawet chciała zabić Lucy Sitę. A moja córka z jej winy znajduje się na granicy śmierci. Nawet nie wiem, czy uda się ją uratować. Proszę się uspokoić. Lepiej niech się pan zastanowi, co robić dalej. Już ci mówiłem. Oddam ją pod sąd. Ale najpierw chcę zedrzeć maskę z tej hipokrytki, z którą żyłem tyle lat. Chcę ujawnić prawdę. Ulżyć sobie i powiedzieć jej prosto w twarz to, co czuję. To będzie częścią jej kary. Zobaczy swoją porażkę. Dowie się, jak bardzo nią pogardzam i jak jej nienawidzę. Nie mogę dłużej czekać. Co się tam dzieje? Muszę się dowiedzieć. Jest gorzej niż przypuszczałam. Dlaczego przyjechała żandarmeria? Gustavo ich powiadomił? Już szaleję z tej niepewności. Nie zniosę tego dłużej. Mam wyjść? Może uwięzili Julia i Ofelię? Może się przyznali? Nie, nie wyjdę. Trzeba czekać. Oby się to nareszcie skończyło. Podobno lepiej, jak tak jęczy i się rusza, a nie leży spokojnie jak przedtem. Tak, Augustin mi powiedział. I tak mi przykro na nią patrzeć. Widzę, jak się skarży i nic nie mogę zrobić. Biedactwo. Ktoś, kto każe tak cierpieć niewinnemu dziecku, nie zasługuje na wybaczenie. Kiedy Marita się lepiej poczuje, opowiem ci o wielu sprawach. Już jest spokojniejsza. Zupełnie jakby spała. Zaniosę kawę panu Gustavowi. Jest dużo dobrych wiadomości. Wszystko się uda z pomocą boską. Wrócę później. Panie, pomóż mi. Spraw, żeby Marita wyzdrowiała, żeby otworzyła oczka i wszystko jej przyszło. Święta Panienko, proszę. Niech wyzdrowieje.
oscura de una vez. Un dulcecito. Moje maleństwo. Dobrze się czujesz? To ty. Mam wiadomość od pana Gustawa. Co za wiadomość? Czeka w swoim gabinecie. Chcę z panią rozmawiać. Dziękuję. Skończę z tym, żeby szybko odejść z tego domu. Moje maleństwo. Nareszcie otworzyłaś oczka i znowu usłyszałam twój głosik. Boże, panienko, dziękuję. Dziękuję, że sprawiliście cud. Dlaczego dziękujesz Bogu i panience? Bo jestem szczęśliwa. Dzięki nim dobrze się czujesz. Byłam chora? Tak, chorowałaś. Enrique, spójrz. Co za niespodzianka. Witaj, śliczności. Jak się masz? Nie wiem. Powiedz Gustawowi, żeby przyszedł. Tak, już lecę. A plamka? Czeka na ciebie w patio. Ten uśmiech. Nie zamienię go na żadne skarby świata. Zamknij drzwi i podejdź tu, Mirto. Po co mnie wezwałeś? Żeby ci powiedzieć, że jesteś oskarżona o morderstwo i próbę zabójstwa. Co ty mówisz? Nie rozumiem. Dobrze, wiesz co? Nie udawaj i nie rób z siebie męczennicy. Wszystko już się wydało. A to znaczy, że wiem. Ofelia i twój kuzyn, ten fałszywy lekarz, przyznali się. Teraz składają zeznania na posterunku. Wiem, że tytuł lekarski Julia jest tak fałszywy, jak twoja choroba serca. Był wplątany w twoje zbrodnicze zamiary. Co ci powiedział Julio? Wyznał, że ci ułatwił zdobycie trucizny. Do przygotowania trutki na szczury. Nie upieraj się przy tym niedorzecznym wypadku. Wiedziałaś, że Lucecita zażywa lekarstwo i poprosiłaś Ofelię, żeby zobaczyła, gdzie jej odstawia. Podstawiłaś butelkę, żeby Lucecita wypiła truciznę. Chciałaś się jej pozbyć. Kłamstwo. To kłamstwo. Chcesz mnie zastraszyć. Mam wpaść w pułapkę i się przyznać, ale nic nie powiem. Nie masz dowodów, niczego nie udowodnisz. To, co mam, wystarczy, żeby cię skazał każdy sąd. Nienawidziłaś Lucecity i chciałaś ją zniszczyć. Jest dwóch świadków, którym zdradziłaś swoje zamiary. To kłamstwo. Przegrałaś, Mirto. Wiem o wszystkich twoich podłościach. O skaleczeniu się Mariosy nożyczkami, o sukience, o daniu, którego nie powinna jeść i które jej zaszkodziło. Wszystko. Co byście powiedzieć, żebyś wiedziała, że nie masz ucieczki? Że musisz wyznać swoje grzechy. Przyznaj się. Powiedz prawdę. Skończ tym. Już dobrze. Tak, zrobiłam to. Zrobiłam. Ale oni mi pomagali. Ofelia i Julio. Skoro mnie zdradzili, ja ich pogrążę wraz ze sobą. Cała trójka to nikczemnicy. Z waszej winy moja córka umiera. A jeśli tak się stanie, zabiję was własnymi rękami. Musisz mi jeszcze odpowiedzieć, dlaczego zabiłaś tego Anglika, Charlesa O'Briana. Kim był? Czemu to zrobiłaś? Mów, nie siedź cicho.
Szefie, szybko. Co się dzieje? Dziewczynka. Lucecita prosi, żeby pan przyszedł. Moja córka? Nie ruszaj się stąd. Enrique, pilnuj jej. Nareszcie obudził się nasz śpioch. Już nią dobrze, Lucecito. Niebezpieczeństwo minęło. Dziękuję Bogu i panu, doktorze. Dobrze się czujesz? Jak cudownie znów cię taką widzieć. Nie ma się już czego bać. Nawet nie jest tak bardzo osłabiona po tym, co się stało. Usiądź tu. Kim jest ten pan? Ten pan to pan doktor, który cię wyleczył. I będę się odtąd tobą opiekował. Da mi pan niedobre rzeczy? Nie. Ja leczę dzieci cukierkami. To mi się podoba. Zostaniemy przyjaciółmi? A zjesz trochę rosołku, jeżeli cię o to poprosi twój przyjaciel? Ale bez makaronu. Bez makaronu. Pójdę do kuchni i powiem, żeby go przygotowano. I od razu poproszę Modestę o coś do jedzenia. Jestem głodny jak wilk. Doktorze, dziękuję. Ja byłem tylko narzędziem. Proszę na nie spojrzeć. To miłość uratowała dziewczynkę. Czuję, jakbym się obudził z jakiegoś koszmaru. Uściskaj mnie. Chciałabym tam być i dowiedzieć się, co tam się dzieje. Na razie Ofelię i tego lekarza zabrali żandarmi. Wyjrzałam i zobaczyłam, jak ich wyprowadzali. Z przyjemnością pokazała im język. Ale tamta jeszcze jest w środku. To najgorsza jędza. Wiecie, co ją czeka? Pan Gustavo kazał ją przyprowadzić do gabinetu. Prawda, Modesto? Nie mam głowy do myślenia o czym innym, jak nie o dziewczynce. Kiedy Maria Rosa wyjdzie z tego? Przygotujcie księżniczce rosół. Wszystko w porządku. Teraz musi jeść. Ay, Dios mío. ¿Se salvó, doctor? Niebezpieczeństwo minęło. Uratował ją pan doktor. Dziewczynka wyzdrowiała. Doktor Gutierrez sprawił cud. Oczywiście z pomocą najwyższego. Czyli jest już zdrowa? Tak. Ale trzeba ją odżywiać, żeby nabrała sił. Właśnie przyniosłem czerwoniutkie jabłka. Oczy jej wyskoczą, jak je zobaczy. Zaraz ugotuję rosół. Jak się musi cieszyć Lucecita po tym wszystkim, co przeżyła? Musiała tyle znieść, żeby być blisko swojej córeczki i męża, i to nie wyjawiając prawdy. Niedługo spotka nagroda. Jak to, Augustinie? Nie może powiedzieć prawdy. Pan Gustavo mógłby zwariować. Mam pewne wątpliwości co do tej diagnozy, ale później o tym porozmawiamy. Rosół dla dziewczynki i coś pożywnego dla lekarza, który też jest bardzo osłabiony. Oczywiście, że zrobimy panu coś dobrego do jedzenia. Już my napełnimy pański żołądek. Muszę pójść do pokoju, daj mi przejść. Żałuję. Nie ruszy się pani stąd bez zgody mojego szefa. No, zawsze uważałam, że jesteś młodym, obrotnym człowiekiem z przyszłością. Proponuję ci układ. Co za układ?
Mam dużo pieniędzy w banku. Domyślam się, skąd je pani wzięła. Czy to teraz ważne? Wyobrażasz sobie, jak moglibyśmy je wspólnie wykorzystać? Wsiedlibyśmy na parowiec do Europy. Nikt by się o nas nie dowiedział. Nie jestem taki jak pani wspólnicy. I co zamierzasz? Będziesz pracował dla Gustawa? Nawet za 100 lat nie zbierzesz tego, co ci proponuję. To fortuna. Są rzeczy ważniejsze od pieniędzy. Wierność. A skoro mówimy o bogactwie, to w wierności jestem milionerem. Ty głupcze. Niebezpieczeństwo minęło. Moja córka uratowana. To wspaniale. Wyzdrowiała dzięki doktorowi Gutierrezowi i Bogu. Teraz zostaw mnie samego z panią. Co zamierzasz, Gustavo? Co ze mną zrobisz? Wersja polska, Start International Polska. Tekst Agnieszka Jadłowska. Czytał Jerzy Rosołowski. Apasionada y feliz, descubro cada noche tu amor. Hundida en esa absurda ilusión, verdad que mi falsía creó. Y ahora, ¿qué será de mí? Hoy que tu risa brilla lejos de mi asombro.